drużyna pani Agnieszki bije wielkie brawa dla drużyny pani Marioli. Już po raz piąty odbył się w Pieckach Dzień Dziecka, zorganizowany przez parafialny zespół Caritas, działający przy parafii Matki Bożej Różańcowej. Jak co roku atrakcji nie brakowało, dzieci mogły poczuć smak przygody, a dorośli przypomnieli sobie dzieciństwo. Dzisiaj mamy straż pożarną i właśnie mamy pokaz. Są bańki mydlane od doktora Żbikowskiego, mamy malowanie buziek, mamy modelowanie balonów, mamy grill, mamy słodkości, mamy pokazy taneczne, mamy bryczkę konną od państwa Bobińskich, mamy zjeżdżalnię, mamy fotobudkę, atrakcji nie brakuje, jest naprawdę mnóstwo konkursów i gier i zabaw. W imprezie uczestniczyły całe rodziny. Wydarzenie zintegrowało całą gminę. Dzieci razem z rodzicami spędzili ten czas, bo to jest czas fajny. Dla nich to powinno być i dlatego te atrakcje wszystkie są też za darmo. Tak? Szukamy sponsorów, pracujemy miesiąc, dwa na to, żeby tylko te dzieci, wszystko to, co dzieci jest, żeby miały. Nie tylko parafialna impreza, ale też gminna. Tak? Przyjeżdżają goście, to też jest bardzo fajne. Także jest nas dużo. Bardzo się cieszę, że tak to wygląda. No i pogoda dopisała. Pogoda jest przepiękna. A co podczas imprezy najbardziej podobało się dzieciom? Podobało mi się najbardziej ta zjeżdżalnia i ten taki park, taki różnymi rzeczami. Jeszcze mi się podobało przejażdżka wozem z koniami. I też mi się podobało panie robią balony. Powiedz mi, czy ci się podoba tutaj i czy warto przyjść na takie właśnie, na taki właśnie Dzień Dziecka? O, bardzo. Chciałabym jeszcze raz. Dzień Dziecka nie odbyłby się, gdyby nie zaangażowanie wielu osób i instytucji. Jak podkreślają organizatorzy z zespołu Caritas, to ważne, aby wspólnie działać na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy. Dziękujemy wszystkim organizatorom, dziękuję swoim partnerom, Sołectwu Piecki, Zarządowi Osiedla 35-lecia, dziękuję Domu Kultury w Pieckach, dziękuję nowemu partnerowi, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, dziękujemy wszystkim sponsorom, tym, którzy przekazali nam pieniążki, tym, którzy upiekli ciasto, tym, którzy są z nami i nam pomagają, paniom za malowanie buziek, bo jest to ciężka praca na słońcu. Nie sposób jest ogarnąć wszystkich, ale tym dużym i tym małym wszystkim dziękujemy. Kolejny szósty Dzień Dziecka przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Pieckach już za rok.